Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pojedynek z Mistrzostw Świata 2021 Warszawa. Mistrzostwa Świata w szachach szybkich oczywiście. 17-letni Uzbek Nodirbek Abdusatorow kontra Magnus Carlsen. Elektryzująca partia, na pewno większość osób już widziała, ale przejdźmy od razu do rzeczy. Młody 17-latek, moi drodzy, został mistrzem świata. No i przejdźmy do tej partii, gdzie wszystkie oczy były skupione na tym pojedynku. Tutaj 17-latek, arcymistrz, zagrał C4, skoczek F6, Magnus Carlsen, skoczek na C3, posunięcie E5, skoczek F3. Już nas przyzwyczaił do tego, że partia angielska to jego główna broń. Troszeczkę się już przyglądamy bliżej temu zawodnikowi, bo naprawdę sensacyjna informacja o zdobyciu Mistrzostwa Świata, 60 tysięcy dolarów i wiadomo, sława na całego. Moi drodzy, dalej w partii po skoczek C6 nastąpiło E4. To już takie kluczowe zagranie białych. Tutaj czarne nie mają żadnych problemów z rozwojem figur. Goniec zagrywa na B4, posunięcie D3. Tu jak goniec zbije skoczka, to pionek zbija, jest wszystko w porządku. D6 nastąpiło, A3, goniec zagrał na C5. No jeżeli tutaj goniec by zbił na C3, to oczywiście odbijamy pionkiem z B. No i tak naprawdę są zrobione pionki, co kto lubi, jaka pozycja. Tutaj B6 dobrym jest takim klinem z pionkiem D6, żeby ten pionek C5 nie mógł za bardzo zaszaleć, ale parę gońców ze strony białych i myślę, że dosyć spokojna gra. To jest równa pozycja. Po gońcu C5 jednak nastąpiło B4. Ja tutaj ten debiut troszeczkę szybciej omówię, bo bardzo ciekawe rzeczy się działy w końcówce i tutaj w debiucie też nie było, że tak powiem, żadnych fajerwerek. Tutaj goniec B6, skoczek A4, goniec zagrał na G4, od razu atakuje skoczka, na co białe odbiły gońca na A6, na B6, AB odbicie czarnymi, goniec B2. Goniec B2 pilnując pionka na A3 przy okazji, bo widzimy otwarta linia, to przy okazji jeszcze tutaj bronimy pola na D4, żeby skoczek nie mógł za bardzo ruszyć i związać nam skoczka. Więc tutaj Magnus teraz od razu pierwsza linia silnika, w ogóle to jest ciekawe, zbił na F3, hetman odbija na F3 i skoczek zagrywa na D7. Bardzo ciekawy i sprytny ruch. Ten skoczek D7 prawdopodobnie może zmierzać na F8 i na E6, żeby ładnie przyblokować ze swoim kolegą punkt D4. To są takie ciekawe manewry strategiczne, w których Magnus czuje się tutaj rewelacyjnie i bardzo dobrze je rozumie. No tutaj młodzież zagrywa posunięcie G3. Młodzież, no słuchajcie, 17 lat i mistrz świata. Niesamowity, rekordowy wynik. Nie wiem, czy ktoś wcześniej zdobył jakikolwiek tytuł mistrza świata w tak młodym wieku. Hetman zagrywa na F6, posunięcie hetman D1. No, wymiana hetmanów na pewno w tej konfiguracji byłaby ciekawa dla czarnych i na pewno dobra. Skoczki, pozycja w miarę zamknięta, gońce sobie nie poszaleją, szczególnie goniec czarnopolowy, otwarta linia. Same atuty w końcówce, no ale wiadomo, białe nie wymieniły hetmanów. Skoczek zagrywa na F8. Zobaczcie, ciekawy plan, o którym już wspominałem. Jeszcze przy okazji hetman z F6 z pionkiem świetnie współpracuje, nie pozwalając na D4 tutaj na żadne zapędy. Goniec zagrywa na G2, skoczek zagrywa na E6 i roszada ze strony białych. No i okazuje się, że roszada jest takim ruchem nieco błędnym. Dlaczego? Otóż należało wtrącić posunięcie F4. Bazując tutaj na tym gońcu B2 i tej diagonali A1, H8, no to ruch F4 byłby ruchem takim dosyć ciekawym, dlatego że nie pozwala od razu zbić na F4, a długa, potem przy roszadzie krótkiej już jest jakaś tam aktywna gra na linii F. Dlaczego roszada jest błędem ze strony białych? Dlatego że jest ruch G5, no i tego ruchu F4 póki co nie ma. Goniec zagrywa na H3, na co czarne odpowiadają H5. Zobaczcie, że Magnus zostawia króla w centrum póki co i stara się aktywnie grać pionami na skrzydle. No ale nastąpiło bicie na E6. No i tutaj hetman odbił na E6. Jak najbardziej prawidłowe zagrania. Posunięcie B5 odpędzając skoczka. Skoczek zagrywa na B8. No i niektórzy mogą się zdziwić, że skoczek wraca do swojego obozu, ale pamiętajmy, ze skoczkami jest taki fajny układ, taka fajna umowa, że skoczek jak wraca do swojego obozu, to jeżeli on ma punkt fajny odbicia na następne pole i na następne pole, to na pewno jest to dobry zamysł, jeżeli jest na to czas. Oczywiście, a w tym momencie jest na to czas. Skoczek B8. F4 zostało zagrane. Dosyć
Groźnie to wygląda teraz i aktywnie. No, czarne wybiły, pionek wybił i skoczek zagrywa na d7. Tutaj wiadomo, że można próbować grać wieżą g8, dać od razu szacha, ale pamiętajmy, że król się chowa. Jakieś opcje próby mata na g2 nie działają, bo hetman e2 wszystko broni, więc to na razie wszystko jest pod kontrolą. Tutaj białe od razu zagrały, teraz król h1. Warte uwagi byłoby teraz na przykład zagranie f6 ze strony Magnusa. Ewentualnie skoczek c5, żeby zagrać aktywnie figurą i tutaj próbować tego pionka męczyć. No ale Magnus to jest Magnus. Magnus zagrał hetman g4. O tyle to jest genialne posunięcie, uważam, o ile zależy, jak białe zareagują, bo świetnym układem byłoby dla czarnych, jakby białe wymieniły. Ta pozycja byłaby przecudowna, moi drodzy, dlatego że grozi na przykład G3. Tutaj pięknie jest obroniony punkt E5, skoczek C5 może zagrać w przyszłości i atakować. Wolna linia. Końcówka jest fatalna dla białych, ze względu na to, że na przykład wieża G1 to wieża H4. I bardzo proste plany pod tytułem król E7. Bierze H8 i tak dalej. No można tutaj naprawdę dużo, dużo grać i w centrum, i na dwóch skrzydłach. Jednakże tutaj Abdusatorow zagrał hetman F3. Próbuje wymienić hetmany, ale na swoich zasadach słusznie. F6, podparcie ruchu E5, hetman E3, już wymiana go przestała interesować, na co Magnus odpowiedział długą roszadą. No i tutaj ciężka figura zawsze może wejść do gry. Posunięcie F5, no bo jak już blokować skrzydło, to blokować. Co jest ciekawe, silniki wskazują, że ta pozycja jest lepsza dla czarnych, takie minus 1. To na pewno jest dobry znak dla Magnusa, ale powiedzcie mi, jak dalej realizować przewagę. No ale na razie Magnus robi to perfekcyjnie. H4, zawsze pionka wyżej postawić, jakieś siatki matowe ustawiać na królu. Wieża G1, hetman H5 i wieża G6. Tutaj białe nie przebierają w środkach i grają bardzo, bardzo, bardzo aktywnie. Wieża zagrywa z D na G8. No i teraz wieża na G1, zdwajamy wieżę. I co robi Magnus? Magnus po prostu wymienia. To jest dobry układ, oczywiście zmniejsza siłę tych wież na linii G. No i teraz pytanie. Odwieczne pytanie, czym odbić? Czy odbić pionkiem, czy odbić wieżą? Teraz tak, jak zbijemy wieżą, to możemy grać bardzo aktywnie skoczek C5, zostawiając pionka. Ja wezmę tylko pod uwagę, co będzie po biciu na F6, bo oczywiście tutaj można wrócić wieżą i dalej stać w miarę spokojnie białymi, no ale czarne na pewno mogłyby realizować przewagę w sposób H3, próbować wrócić hetmanem, może wieża G1, zostawić hetmany na szachownicy, to by było na pewno ciekawe. Ale po wybiciu na F6, hetman D1, moi drodzy, ta pozycja się już sypia dla białych z prostego powodu. Jeżeli hetman się zasłania, to hetman na przykład zagrywa na D3 i tutaj te pionki giną bardzo szybko w połączeniu ze skoczkiem. Wiadomo, że w tej sytuacji, jak król zagra na przykład na G2, to przyłączy się wieża do akcji, więc będzie jeszcze gorzej. No cóż, wróćmy do pozycji z partii. Pionek zbił na G6. No i tutaj Magnus od razu zaaplikował wieżę na G8, G7 i hetman na H7. To są dobre ruchy, aczkolwiek w tej sytuacji trochę program szachowy podpowiada, żeby zejść królem na B8, bo on coś tam prawdopodobnie widzi. Prawdopodobnie też hetman H3, bazując na związaniu, ten skoczek od razu mógłby zagrać na pole C5 bardzo aktywnie. Przypuszczam, że właśnie hetman B8 byłby tym ruchem bardzo dobrym. No ale jednak jest hetman H7, hetman H3, związanie następuje. Magnus wymienił, wymiany nastąpiły i hetman H4. W pionkach i w materiale jest porówno. Układ sił inny, bo pionek wolny, ale myślę, że czarne spokojnie kontrolują sytuację. Skoczek na C5, nareszcie. Aktywna pozycja, goniec zagrywa na C1. No i teraz Magnus no, stara się coś grać aktywnie. To jest człowiek, który nie potrafi na przykład w tej sytuacji zgodzić się na remis po propozycji, szczególnie z teoretycznie słabszym zawodnikiem rankingowo, jakim jest tutaj Uzbek. No i teraz czarne zagrywają C6. No tutaj próbuje coś Magnus grać. Wiadomo, szarpnąć te pionki, na co białe odbiły, odbicie nastąpiło, hetman dał szacha na H3, król B7 i hetman F3, czyli tak stabilnie tutaj gra młody arcymistrz, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy. Hetman H7, goniec D2, no to są takie ruchy nie wymagające dużego komentarza, król A6, wiadomo, król będzie próbował na skrzydle trochę podziałać, król trochę do centrum, szach nastąpił, w tej sytuacji król F1, król hetman H7 z powrotem. Tak naprawdę nie widać tutaj dobrej drogi dla czarnych, żeby grać na zwycięstwo. Remis tutaj jest na szachownicy. No widać, że jest pozycja w zasadzie remisowa, ja to potwierdzam, silnik potwierdza, H3, subtelne zagranie, ale tutaj
wiadomo, że białe z remisu byłyby zadowolone, wiadomo, młody zawodnik przeciwko mistrzowi świata Magnusowi, ale też lwi pazur pokazuje. Posunięcie D5 ze strony Magnusa. Magnus próbuje tutaj rozbić te pionki. Na co nastąpiło hetman F5? No, wymienić hetmanów nie wolno, bo ten pionek robi potem karierę. Więc hetman zagrywa na G8, pionek zbił na D5, pionek zbił i hetman zbił. I teraz wydawałoby się, że czarne przejmują inicjatywę, bo tutaj wisi pionek, ale z zimną krwią król zagrywa na E2. Zauważmy, że taki szach też nie działa, bo po prostu jest król D1. Wiadomo, że tutaj czarne coś próbują, ale trzeba uważać na jakieś kontry postaci hetman C8 z szachem. Król zagrywa na B5, no aktywność króla ważna. Goniec E3, hetman dał szacha, goniec F2, król A4. Bardzo aktywnie grają czarne, tylko że tu już silnik mówi, że to białe mają przyjemniej, nieco przyjemniej, bo bardzo trzeba uważać na tego wolniaka. I teraz nastąpiło H4. Ruch H4. No i Magnus teraz zagrywa ruch E4. Moi drodzy, E4 jest takim szarpnięciem w pozycji. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. To znaczy, ciężko to generalnie mi bardzo wytłumaczyć, bo to naprawdę jest ekstremalnie wysoki poziom. I w zasadzie, tak mówiąc wprost, to jest remisowa końcówka. Ale zremisować no trzeba, grając dalej. Wybicie na E4, skoczek zbił na E4. No wydawałoby się, że aktywność jest spora po stronie właśnie czarnych, ale to białe tutaj ładnie kontrują i grają hetman F3. Zobaczcie, wymiana jest niedopuszczalna dla czarnych, absolutnie, no bo można by było tutaj no przegrać pozycję ze względu cały czas na tego pionka. Hetman zagrywa na G6 broniąc, H5 coraz bliżej, hetman E8. Koordynacja figur perfekcyjna, ale goniec E3 tutaj, no powiedzmy, wszystko scala. Jeżeli białe by chciały próbować grać na wygraną, to ruch H6 jest takim bardzo trudnym ruchem, ale weźcie, zostawcie tego pionka i tutaj zostańcie na tym związaniu. Bardzo ciężka decyzja, to taki ludzki odruch, goniec E3. No i teraz Magnus mógł zremisować pozycję bardzo szybko i w sposób no prosty tak naprawdę, grając hetman H5. Hetman H5, można byłoby ten ruch zagrać, dlatego że po tym ruchu, jak hetman wybija, to skoczek G3. No i król F3, skoczek zbija, goniec zbija na B6, bicie. No i to jest pozycja totalnie remisowa. Ale widzimy, że Magnus ma wielkie ambicje i zagrywa posunięcie F5. Ruch F5 mi się w zasadzie podoba, bo on trzyma tu skoczka. Nie można zbić, bo skoczek G3. No ale pamiętajmy, ten pionek jest groźny. W tej sytuacji białe zagrały H6, hetman E5, no tutaj pilnujemy rogu i próbujemy jakoś aktywnie grać. Król zagrywa na F1, hetman D5, jakieś opcje tam kopytka wiszą, więc król G2 trzeba bardzo uważać. Hetman G8 zaszachował, król H3 i teraz, moi drodzy, Magnus no trochę przeholował, bo mógł spokojnie grać na remis, na przykład grając posunięcie B5 tak naprawdę. No tu po hetman D1, no król na A5 byłoby to posunięcie, które remisuje pozycję, ale tak w ramach ciekawostki, co by było po król A3. Ten ruch przegrywa i spróbujmy w ramach tutaj ćwiczeń znaleźć sobie odpowiedź. Otóż goniec mógłby zagrać na C1, król na B4 i hetman D4 szach. Takie fajne geometryczne układy. Myk polega na tym, że po król A5 jest cały czas hetman A7, król B4, hetman A3, król C4, no i hetman A2, zauważmy, ginie hetman. No ale to są takie ruchy, które oczywiście nie jesteśmy w stanie ich nauczyć się, no nawet na pamięć, tylko to jest kwestia właśnie siły gry i spostrzeżeń. Po król na H3 skoczek zagrał na G5. No i to jest ruch, który silnik wskazuje, że to białe teraz mają szansę zwyciężyć, aczkolwiek przy dobrej obronie jest to pozycja remisowa. Tak tu mi silnik skacze, że z jednej i z drugiej strony pokazuje raz wygraną, raz remis. Teraz w pozycji, może to nie jest jakiś błąd, moi drodzy, tak naprawdę, no jest to wymiana Magnus, tylko że Magnus tej pozycji nie jest w stanie wygrać. Nie jest w stanie wygrać tej pozycji, dlatego że jest szach hetmanem, król zbija pionka i wydaje mi się, że remis jest po prostu po biciu na B6.
Jest remis. Bez żadnych tutaj wielkich kalkulacji. Magnus chyba tu był przygotowany na remis. Ale młodzież zagrywa hetman C3. Ambitnie. Król A4. Kolejny szach nastąpił. Tutaj sprawdza Magnusa tak naprawdę w tej sytuacji. Po hetman A5, hetman C3. Król zagrał na A4. I tutaj 17-letni arcymistrz z Uzbekistanu zagrywa hetman G7 i widać teraz presja na mistrzu świata, bo ten układ hetmana z pionkiem jest bardzo groźny. Bardzo łatwo pionka doprowadzać. Jedyna szansa mistrza świata to wieczne szachy. Szach nastąpił, król H4. Ja troszkę szybciej to przestawię, bo tu kilka ruchów jeszcze mamy. Pchnięcie F4. No i teraz w tej sytuacji tutaj hetman zagrywa na D7. B5 nastąpiło. H7 bardzo blisko jest pionek do pola przemiany. Hetman E5 z obroną. No i tak naprawdę w tej sytuacji, moi drodzy, no silnik widzi zwycięstwo. W ogóle szalone zwycięstwo po hetman D1. I powiem wam tak, ja tego wariantu nie rozpatrywałem. On jest tak szalony, silnik pokazuje cały czas tam jakąś przewagę, ale ruchy się cały czas powtarzają. Wierzcie mi, dla chętnych warto sobie to przeanalizować. Hetmanówki są tak trudne, że silniki oceniają jedno, a człowiek musi widzieć drugie. Masakra. Przejdźmy, zobaczmy, co było po prostu w partii. Król zagrał na G4, posunięcie F3. To jest też mądre zagranie, żeby oddać pionka i złapać więcej przestrzeni hetmanowi na dawanie szachów. Król tego pionka wziął. Hetman F6. Król zmierza tutaj, zobaczcie, do obozu przeciwnika. No i po szachu król zmierzył sobie tam, dążył sobie właśnie w stronę właśnie skrzydła hetmańskiego. Kolejne szachy ze strony Magnusa następowały w następujący sposób. No tutaj próbuje wiecznych szachów. Hetman w końcu się zasłonił. Hetman dał szacha. Hetman musiał się zasłonić i szach kolejny. Król A6 na 8 szach. Król B6. I tak naprawdę w tym momencie się te szachy skończyły. Bo na przykład jak hetman zagra tutaj, to król B7. I to nic nie daje czarnym absolutnie. Więc hetman zagrywa do rogu. I teraz kolej na białe. Białe teraz mają szansę dawać tych szachów więcej. Hetman dał szacha właśnie na C2, król A3, hetman D3. Moi drodzy, ta pozycja jest bardzo trudna dla mistrza świata. Zagrał na A2, król C5. Jeżeli byśmy się skusili na zbicie pionka na B5, to jest już remis po hetman B8. Tutaj wieczne szachy są już chyba dosyć proste, jak na ten poziom oczywiście. Ale właśnie tutaj młody zawodnik wiedział, co jest grane i pionek czasami może mu pomóc, żeby osłaniać białego króla wbrew pozorom. Posunięcie B4. No i moi drodzy, ten ruch B4 jest ruchem już przegrywającym. Tutaj w tej sytuacji prawdopodobnie szach na F8 dawałby remis, ale ruch B4 niestety jest błędny. Hetman D2, król A1, totalny błąd, bo hetman D4 i w tym momencie Magnus Carlsen się poddał, moi drodzy, bo wymiana hetmanów i doprowadzanie hetmana, pionka do hetmana jest już banałem. Jednakże po król A3 jak można by było grać dalej? Otóż hetman mógłby zbić piona. W zagraniu hetman król A2, A4 szach, król B1, kolejny szach, żeby bronić tutaj pionka, jedynego pionka, król A2, król C4. To jest technicznie wygrana pozycja. Oczywiście tutaj szachy mogą następować, ale to już jest bardzo trudna obrona dla czarnych. No i wielka niespodzianka. Abdusatorov to Dirbek zwycięża z mistrzem świata Magnusem Carlsenem. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dzięki serdecznie za oglądanie. Łapki w górę, mile widziane. Czas Memories. Pamiętajcie, nowy kanał. Subskrybujcie. Pozdrawiam. Cześć.